Czego Słowo Boże, czego Biblia uczy mnie w Ewangelii według Mateusza, 13 rozdział, 16 werset? Błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Ewangelia według Mateusza, 13, 16. Jakże ważne jest przyjęcie słów, Słowo Boże, przyjęcie Słowa Bożego. Jakże ważne jest przyjęcie słów z Biblii. Może akurat znasz ten werset od dawna, lub już coś podobnego kiedyś słyszałeś. Być może usłyszałeś ten fragment z Mateusza 13:16, ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Być może zobaczyłeś go sam, lub jesteś w towarzystwie z innymi. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, podróży, czy może leżysz w szpitalnym łóżku. Słowo biblijne dotarło do ciebie poprzez twoje uszy lub twoje oczy lub połączony inny sposób. I co z tym zamierzasz zrobić, że wiesz teraz, że błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, jak powiedział Pan Jezus, co zostało udokumentowane w Ewangelii według Mateusza 13:16. Co zamierzasz zrobić z tym? Uwierzyłeś już Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa i taki umrzesz, to będziesz raz na zawsze, na wieki wieków, potępiony. Wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Co dzieje się z tobą teraz, gdy znasz już to słowo? Szczególną rzeczą w Biblii jest to, że została ona spisana pod bezpośrednim. Szczególną rzeczą w Biblii jest to, że została ona spisana pod bezpośrednim kierownictwem Boga. Bóg użył w tym celu 40 nieznających się nawzajem pisarzy w ciągu 1600 lat. Czy byłby ktoś inny w stanie zrobić coś takiego? Nawet jeśli jest to tylko jeden werset biblijny, to nadal pochodzi od Boga. To nadal jest on od Boga. Czy jesteś tego świadom? Czy jesteśmy tego świadomi? To właśnie krótkie napomnienia biblijne mają największe znaczenie dla naszego codziennego życia. Odnosi się to na przykład do takich słów biblijnych jak: nawróćcie się więc, a żyć będziecie, jak mówi Księga Ezechiela 18:32. Albo: nie bój się, tylko wierz, jak mówi Marka 5:36. Marka 5:36. Gdy czytamy Ewangelię, zauważamy, że Pan Jezus Chrystus często odpowiada tylko kilkoma słowami. Takie słowa są cenniejsze niż złoto. Bóg pobłogosławi nas, jeśli będziemy słuchać Jego słów i żyć tym, co z tych słów rozumiemy. Z pewnością musimy przyjmować słowa z Biblii naszym umysłem, kiedy je czytamy lub słyszymy, ale przede wszystkim powinniśmy wierzyć tym słowom naszym sercem i uwierzy w sercu swoim, zbawiony będzie. Jeśli czytamy dobrą literaturę chrześcijańską opartą na Słowie Bożym, gdzie Słowo Boże jest prezentowane w sposób rzetelny, może to być cenne dla naszego życia. Jakaś rzetelnie przygotowana publikacja oparta na tym, czego uczymy się ze Słowa Bożego lub coś innego, coś co widzimy lub słyszymy, również może być pomocne. Ale mimo tego, że są takie pozytywne, dobrze przygotowane publikacje, zawsze nie dorówna to Biblii. Tylko Słowo Boże jest żywe, skuteczne i przenika głęboko do naszej duszy. Zacznij więc być może na nowo czytać Biblię. Badajcie Pismo Pana i czytajcie, jak mówi Izajasza 34:16. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Ewangelia według Łukasza, 11 rozdział, 28
werset. Zatem uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, dlatego że wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa i jesteś wtedy zbawiony raz na zawsze.